Szczęść Boże, dzień dobry, 19 października 2020 roku. Dziś sięgamy po książeczkę z Biblią na co dzień po to, aby zainspirować się Słowem Bożym na cały dzień. W Psalmie 146, w 7 wersecie czytamy: Pan oswobadza więźniów. A w Ewangelii Jana, w 8 rozdziale, w 36 wersecie: Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Wielu z nas powie: ja jestem wolny. Na moich nadgarstkach nie założono żadnych kajdan. Nie jestem osadzony w tymczasowym areszcie, ani też nie odbywam kary w którymkolwiek z zakładów karnych. Jestem wolny, mogę się poruszać, chociaż z tym poruszaniem w dzisiejszym dniu też tak do końca wolnym nie jestem. Nie mogę wsiąść w jakikolwiek samolot i polecieć w jakąkolwiek stronę świata, tak jak jeszcze mogłem to uczynić ponad pół roku temu. A więc, czy jestem wolny? Czy nic mnie nie zniewala? Czy nie jestem czymś ograniczony? Muszę sobie dziś zadać to pytanie po to, aby stwierdzić, jaka jest moja dzisiejsza kondycja. I nie chodzi tylko i wyłącznie o to, czy mogę się poruszać na długie czy krótkie odległości, czy mogę dziś w taki, a nie inny sposób się zachowywać, czy też jestem ograniczony przez pewne prawa, ale chodzi dziś o to, co mnie osobiście uzależnia, ogranicza, aresztuje, uziemia, co sprawia, że ciągle jestem nie do końca wolnym człowiekiem. Mamy sobie zadać pytanie: co to jest? Jedna z pieśni chrześcijańskich mówi, że to, co mam, to ma mnie. To znaczy, że wszystkie te rzeczy, które udało mi się nagromadzić, wszystkie te rzeczy, które gdzieś zebrałem, które są moją własnością, one mają mnie. Ja w jakiś sposób z nich korzystam. Mam dom, mam samochód, ale te rzeczy mają również mnie. To znaczy, muszę się o ten dom troszczyć, muszę w ten dom inwestować. Czym większy samochód mam, tym więcej muszę czasu spędzić po to, aby go wyczyścić, po to, aby był sprawny, po to, aby mógł służyć mi do tych zadań, do których został wyznaczony. A czym więcej takich rzeczy jest, tym więcej te rzeczy mają mnie w swoim posiadaniu, a więc przestaję być wolny. A więc przestaje być człowiekiem, który może działać i funkcjonować na swoich zasadach. Działam wokół tych przedmiotów, które mnie osaczyły i których pilnuję i których dbam. Utraciłem więc swoją wolność. Kto może mi przynieść wolność? Prawdziwie wolnymi będziecie, jeśli Chrystus was wyswobodzi. Wyswobodzi mnie i ciebie z troski o dzień dzisiejszy, z troski o to, co będę jadł, z troski o to, ile dziś uda mi się zarobić pieniędzy, z troski o to, ile mi dziś uda się osiągnąć różnych założonych wcześniej celów, z troski o to, czy jutro na pewno też będę mógł to wszystko mieć, co posiadłem i posiadam dzisiaj. Mamy odłożyć nasze troski na bok. Mamy odłożyć to, co nas uzależnia, co czyni, że nie jesteśmy wolnymi, gdzieś zupełnie na bok i powiedzieć: w Chrystusie jestem wolny niezależnie od tego, co będzie się działo naokoło. I tak jak pierwsi chrześcijanie, którzy byli prześladowani za wiarę, mam powierzyć całe swoje życie w ręce Boga i powiedzieć: Panie, nieść mnie, prowadź mnie, wyswobódź mnie z tego wszystkiego, w co zabrnąłem, czy w czym tkwię, po to, abym mógł doświadczyć Twojej wolności. Odsuwania na bok tych rzeczy, które was i mnie zniewoliły, i poznawania smaku Bożej wolności życzę wam na cały dzisiejszy dzień. Pomódlmy się. Łaskawy Panie nasz i Boże, Tobie dziękuję za to, że w zdrowiu, z siłami mogłem wstać do nowego dnia po to, aby wyruszyć w drogę. Może ta droga jest krótsza od tej, którą zaplanowałbym jeszcze pół roku temu, ale chciałbym, abyś na tej drodze Ty mi towarzyszył, abyś uwalniał mnie od tego wszystkiego,
do czego się przyzwyczaiłem, albo co nawet mnie uzależniło. Abyś uwolnił mnie od tego, co materialne, a przybliżył do wolności duchowej, którą mogę w Tobie mieć. Chryste, działaj poprzez Ducha Twego Świętego w każdej i każdym z nas. Nie pozwól, aby te ograniczenia, które zewnętrzne zostały na nas gdzieś nałożone, potrafiły na naszą psychikę, na nasz strach oddziaływać. Ale dodaj nam, Panie, odwagi i wolności, abyśmy w Twojej miłości, idąc przez ten świat, odmieniali go i czynili lepszym. Życzę Wam wszystkim dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem. Amen.